Mój reportaż Chce Więcej, którego bohaterem jest wybitny wiolonczelista Dominik Połoński. Właśnie się dowiedziałem. Znalazł się na krótkiej liście w tegorocznym konkursie Tri Italia. To już po raz 66. Ten konkurs odbywa się w Turynie. Szanse są wysokie na zdobycie tej głównej nagrody, bo to aż 50%. Cztery produkcje są na shortliście, dwie otrzymują nagrodę. Reportaż Chce Więcej to jest w pewnym sensie też nagroda, bo on powstał dzięki stypendium imienia Jacka Stwory, stypendium, które dostałem kilka lat temu. I postanowiłem, że przypomnę i sobie, i słuchaczom o Dominiku Połońskim, który zdobywał wiele nagród, który podpisywał świetne kontrakty z największymi wytwórniami płytowymi, który dawał znakomite koncerty, dostawał świetne recenzje jako wiolonczelista. Grał naprawdę ultra trudny repertuar wiolonczelowy, ale zachorował na guza mózgu i kilka lat leczył tego guza. Stracił 1/4 swojego mózgu. Cały czas lewa część jego ciała jest w pewnym paraliżu. Ale kilka lat temu Dominik zaczął znowu grać, zaczął znowu tworzyć i jest w tej chwili jedynym na świecie wiolonczelistą, który gra na instrumencie, na swoim instrumencie, posługując się tylko prawą ręką. Specjalnie dla niego kompozytorzy tworzą nowe utwory i to im się udaje. Udaje im się ta współpraca, tworzą nowy język muzyczny, szukają barw, szukają specyficznej dynamiki i na tyle to się opłaca, na tyle z sukcesem te poszukiwania się odbywają, że tydzień temu, 19 września, Dominik Połoński razem z orkiestrą Arte dei Suonatori otwierał tegoroczną warszawską jesień. I myślę, że jeśli ta Pri Italia pojawi się w moim życiu, to pojawi się też w życiu Dominika i myślę, że ta nagroda też jemu się należy, choćby symbolicznie.